Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, z początku, tak jak wam mówiłem, oczywiście będziemy za chwilę robić sobie naszą imprezkę. Tylko tak, ogólnie chciałem polepszyć delikatnie polepszyć sobie nasz tutaj, wiecie, prestiż tego wszystkiego. I ogólnie tak to zrobimy. Tylko wydaje mi się, że ja nie wziąłem tutaj jednego przedmiotu, tak mi się coś wydaje. No właśnie, sztylet legionisty został w tyle. No i co? I zaraz sobie odpalimy imprezkę, zobaczymy jak to nam wyjdzie, czy w ogóle się opłaca te imprezki robić. No tak czy inaczej wdzięczku musimy zatrudnić dla Kryzolda, więc trzeba to trzeba, nie? No właśnie, dobra. Spróbujmy sobie to ogarnąć. Pieśń wdzięczki, to jest aż 3 punkty. 3 za 3, zobaczmy. Czuję to w powietrzu i wodzie. Przeszywa mnie z góry na dół. I czyni mnie dużo silniejszą, dużo łagodniejszą, dużo piękniejszą. Miłość. Tylko tyle? Ryba po królewsku sprzedała się, burger też się sprzedał, kufel piwa się nie sprzedał. To złoty. Mało. Mega mało. Jezu, kalipa. Ja że myślał, że coś tutaj więcej z tego ugramy, ale widzę, że tupa. Nic nie ma. A, bo kufel piwa tutaj się nie sprzedał. Czyli co, tutaj wszystko musimy w razie czego wkładać? Jest aż dziwne. Naprawdę aż dziwne. No cóż. Myślałem, że nam się więcej tutaj sprzeda rzeczy, ale no widać, że jest lipa. Totalna lipa. No nic, dobra. Zrobiły nam się tutaj, widzę, miasto winogronowe. Nadal będę tworzył sobie te złote. W ogóle przydałoby się jakoś to zautomatyzować, wiecie. Automatyzacja to by się tutaj stukrotnie przydała, tylko nie wiem w sumie jak to zrobić. Bo definitywnie tego mamy sporo. Tego mamy sporo. Odstawmy sobie tą wiarę, bo ona jest niepotrzebna. Ona jest niepotrzebna. Biżuterię również oraz czeki bankowe. To też nam się na razie nie przyda. I testo winogronowe w sumie włożymy sobie tutaj. No, to jest useless na tej chwili. To również winogrona, jak i chmiel. Również niech sobie tutaj leżą. Porcelanowy dzban. Czy nam to jest potrzebne w jakiś sposób? Chyba nie. Chyba nie. No dobra, dzisiaj jest dzień Inkwizytora. Trzeba też o tym pamiętać. Receptura alchemiczna. W ogóle możemy tego użyć. Która trawienia oraz mroczny eliksir. Świetnie. Nie wiem po co, ale świetnie. I tak, wosk pszczeli też nam się przyda. Pszczółka również nam się przyda. Teraz to możemy zostawić. To się już nie przyda. Owocki też zostawimy. No właśnie. No właśnie. Odłóżmy może ten pierdolnik, który sobie tam porobiliśmy. Widzę, że cały czas tutaj nam się pięknie tworzy. Kurde, ile rzeczorków. Od razu lepiej z tym, co już mamy tutaj. Sobie też pozabierajmy, to cebula się tutaj tworzy, nie wiem czemu. IDK, a bo tu już nie ma miejsca. Pewnie dlatego. Dobra, widzę, że jeszcze robaczkę mamy. To robaczkę sobie też oczywiście schowamy. Myślę, że również dobrze byłoby wrócić do wycinki terenu pod budowę. Z tego powodu tu w ogóle jest już full. Trzeba o tym pamiętać. Zobaczmy, czy chłopaki w ogóle już cokolwiek tutaj nazbierali tej energii, tego zadowolenia, tego szczęścia, które tutaj mają. Jest pszczoła. Jest, na szczęście jest. I to sporo nazbierali. Prawie 6. Dobra, to w teorii tak. Moglibyśmy zrobić już studnie z wodą 2 nawet. Ciekawe. No to za chwilę w sumie. Stół kucharski też potrzebuje 6. To może ten stół kucharski najpierw zróbmy. Może to nie będzie głupie.
No i tutaj to wypadałoby w końcu też wybudować, prawda? Ogródek jak ogródek. A, wykonaj. Możemy to ulepszyć? Możemy to ulepszyć. Czyli standardowo nawozy są potrzebne. I widzę, że tutaj możemy też sadzić to, co chcemy. Czyli działa to na takiej samej zasadzie, jak mamy to w domu. Spoczyń. Bardzo spoczyń. Dobra. I tak, z pewnością chcę iść do kostnicy, bo nie wiem, czy w kostnicy przypadkiem nie mam trupa leżącego na ziemi. Na szczęście nie. Ale za to mamy tutaj mroczne serce do wyekstrahowania. Dzień dobry. Najpierw sobie pójdźmy do oczywiście pracowni alchemicznej, tylko weźmy sobie wiarę, bo z tego będzie dużo niebieskich pypków. Z tego jest dużo niebieskich pypków, ja niestety tego serca wtedy nie ogarnąłem i teraz bardzo żałuję. Teraz bardzo żałuję, że tego nie zrobiłem wcześniej. No i tu jest jeszcze wiara. 119. Coś pięknego. Naprawdę coś pięknego. Dobra, skrzydełka też sobie tutaj wyrzućmy. No i przeanalizujmy sobie to serduszko. Mroczne serce. No i kurde, pypków a pypków. I to lubię. To bardzo lubię. Żółkę na zielono, to na czerwono. To w sumie nie wiadomo. Rozłóżmy sobie ten papier. No i chodźmy, odłóżmy to serce, tylko jeszcze chwilę odłóżmy sobie tą powieść, żeby ona się tutaj zbytnie nie walała nam. Wzgórze wiedźm i już powinniśmy sobie odblokować w teorii kolejne zadanie. Daj mu mroczny dowód. Mamy dość dowodów, przedłożę te przeklęte organy królowi. Dziękuję, złota opowieść, świetnie. Przetrząśniemy każdą pięć miasto w poszukiwaniu heretyków. To do pani Beatrice. Mój panie, czy słyszałeś o pani Beatrice? Oczywiście, że tak. W ostatnich latach nie sposób o jej nie słyszeć. Inni członkowie Rady oszaleli na jej punkcie. Twierdzą, że jest naszą dumą przyszłością Inkwizycji. Chyba jej pan nie lubi. Nie działają na mnie jej uroda i uśmiechy. Widzę prawdę. O, mój panie, twoja mądrość nie przestaje mnie zadziwiać. Jaka więc jest prawda? To potworne, wiem, ale obawiam się, że jej wiara nie jest tak niezłomna i fanatyczna, jak powinna być. Jak musi być. No dobrze. Chwila. Co to za dziwny zapach? To długa historia. Okej. Okay. Czyli co, Inkwizytora już w teorii mamy zrobionego do końca, tak? Chyba. Weźmy to piwo, gadająca czaszka. Czy tutaj jeszcze były jakieś... były jakieś... No nie było, kurde. Niedobrze. Niedobrze. Bo ja tutaj nie mam, z tego co widzę, w ogóle burgerów. Wszystko się wyprzedało. I trochę mnie to martwi. Bo nie zrobię sobie dzisiaj nic a nic z imprezek. No trudno. Zostawmy to. Impreza będzie kiedy indziej. Imprezium będzie kiedy indziej. Okej. Okay. Czyli tak. Fanatyka, czyli Inkwizytora mamy na razie z głowy, rozumiem. Myślę, że dobrze byłoby jeszcze pójść. Kubrak ładnie pali. Zostaw mi jabłko. Goni mnie jabłuszko. Jabłko mnie goni. Dogoniło mnie. Niedobrze. Więc moi drodzy, myślę, że dzisiaj to jest czas, żeby zająć się delikatnie właśnie naszymi pasiekami, bo dobrze byłoby też te świeczki zacząć dobre robić. Świeczki to świeczki, nie oszukujmy się. Wosk pszczeli by się przydał. Wosk pszczeli by się przydał. Właśnie, pod martwym koniem. Zobaczmy, czy przypadkiem nie możemy tak czy inaczej wziąć tych pszczółek od naszego pszczelarza. Handluj. O, możemy. O, panie. No, co elegancko. Dobra. Będę potrzebował na pewno opołów. Na pewno opołów. Jest pasieka. Latarnia, górski fort. Pasieka. Pasiekson. Opoły i gwoździe, okej.
No, poły i gwoździe. No to luz. Weźmy ciebie jeszcze. Ciebie odłożymy tutaj. Opoły i gwoździe, trzeba pamiętać. No. Zauważcie, że coraz takie śmieszniejsze te ciała dostajemy, nie? Naprawdę coraz śmieszniejsze. Ale dobra. Opoły i gwoździe. Gwoździ mamy chyba... O, nawet nie mamy. Myślałem, że gwoździ mamy więcej, ale chyba nie. No to zróbmy sobie trochę tych gwoździ. To też nie przeszkadza. Okej. Ale opołówkę mamy. No pewnie, że mamy. Wasieka. Jak sobie wyrobimy tą pasiekę już do końca, to będzie w ogóle elegancko. W sumie dużo nam już nie brakuje. Dużo nam w sumie już nie brakuje. Pyk. I pyk. Kolejna zrobiona. I kolejna zrobiona. Dobra, czyli tak. Ogólnie zostało nam jeszcze chyba 3 miejsca. 3 albo 4. Nie, 3 chyba. 3 miejsca, no. To niedużo. To niedużo. Dobra, przejdźmy się może. Przejdźmy się może w końcu. Patrz, ty gnoju. Ale to bydle. Przejdźmy się z tym okiem wiedźmaka, bo my tego oka wiedźmaka to jeszcze chyba nie użyliśmy ani razu, a powinniśmy w końcu te wampiry poznajdywać. No właśnie, to by się przydało i to dosyć mocno. Więc, panie wampirze, gdzie pan jest? Dobra, oni coś mówili, że chyba obok wodospadu? Coś takiego tam było. Czy to będzie jakoś zaznaczone? To jest tylko piasek, okej. Okay. Zacznij łowić to raczej nie. Oby to nie było tam. Przejdźmy się w ogóle do góry. Być może gdzieś tutaj to znajdziemy. No wszędzie głucho, wszędzie co to będzie, co to będzie. O, myślałem, że coś znaleźliśmy, ale nie. To tylko safe. Tam też jest piasek. Tu też jest tylko piasek. W górę rzeki. To zaraz powinno być chyba przejście. No właśnie jest. I tu jest żyła węglowa. Nic tu nie ma. Nic, a nic tutaj nie ma. No ale jeszcze może po drugiej stronie coś będzie. Tu też nic. Sprawdźmy to wszystko i tyle. No i przy okazji widzę, że kolejne pszczółki tu są. Oczywiście standardowo sobie je weźmiemy. Ten miód to w sumie do Diga możemy nawet oddawać. Chyba Dig brał ten miód. Dobra, to teraz w dół rzeki. Być może coś zaraz znajdziemy. Już nie wiem w ogóle, na jakiej zasadzie to oko wiedźmaka działa, więc... też mogę się zaraz... mocno rozczarować. Tu też nic. Jest zejście w dół, jest zejście w dół. No to w ogóle pasieki są nasze. Wygląda to na dobre miejsce. Byli tu. Młody astrolog i czwarty grabarz. Oko drży. Czemu myślę o jednorożcach? Zbadaj. Potem grabarz próbował złapać ćmę. Ciebie też bym o to podejrzewał, ale złapał wielkiego szerszenia. O!
Czekamy. Wielki sierszeń. Później grabarz przyrządził koktajl, mieszając w jednej butelce cztery rodzaje alkoholu. O Boże. Rozpalili ogień i upiekli rybę. Nie słyszałem, żeby żyły tu jakieś płonące ryby. Grali tu w kości. Grabarz szukiwał, astrolog przegrał koszulę. Potem spodnie, potem bieliznę. A teraz grabarz i astrolog zachęcają się nawzajem do wypicia tej piekielnej mieszanki. Tutaj śpiewają serenady i się obejmują. Zaraz będzie jakiś, nie wiem, dziwny podtekst. A tu astrolog zwymiotował. Dwa razy. Fuj. Później grabarz przewrócił butelkę, po czym sam upadł i... zaraz. Tu! Zaatakowały ich tu cztery wampiry. Jakaś magia zmieniła je w szczęki. I bingo! Jedna z tych szczęk wciąż leży tutaj w ziemi. Dobra, dawaj, kopiemy. To chyba ona, ale nie mogę przestać myśleć o nagich, kruczowłosych kobietach dosiadających jednorożców. Wiedźma Klotylda może chyba odczarować dla mnie tę szczękę. Dobra. I tak musimy iść do Klotyldy i tak. Ziemia wiedźmy. Klotylda, mam interes. I to mocny interes. Znaczy, nie chodzi o mój interes, ale mam interes, no. Wyłaś, Klocia. Łyka, kiedy już okazji wziąłem. No, Klocia, wyłaź, już. Zbierajmy sobie grzyby przy okazji. Będzie na obiad. Ty mi tego nie ścinaj. O, tu jest żaba, której złapać nie mogę w żaden sposób. Nie wiem czemu. No, Klocia, wyłaź, no. Leniwcu jeden, wyłaź z tej chałupy. Nie mam czasu na ciebie. Już wyszłaś? Jeszcze nie? Klocia chyba zmarła. Klocia zmarła i nie żyje. No wyjmaś, Klotylda. Już, już. Raz, raz. No ona chyba dzisiaj nie wyjdzie. No kurde. Klocia, nie śpi. Poproś ją o odczerwanie szczęki. Klotylda, mam tu szczękę. Chciałbym, żebyś zmieniła ją w wampira. Ale rzeczywiście, skarbie, otwórz usta. Nie, nie o tej szczęce mówię. Zaklęty wampir. Chciałbym, żebyś go odczarowała. No to jeszcze łatwiejsze. Niech no spojrzę. Ciekawe. Jej aura jest taka jasna. Niestety nie jestem w stanie rozproszyć tak potężnej magii, chłopcze. Przykro mi. Ech, a tak na ciebie liczyłem. Jesteś pewna, że nie da się tutaj nic poradzić? No oczywiście zawsze możesz spróbować jednego. Mikstury pamięci. Świetnie. Byłbym ci bardzo wdzięczny. Muszę cię ostrzec. Jeden z twoich poprzedników, trzeci grabarz, użył mikstury pamięci kilkukrotnie. Powiedział mi, że jest niestabilna, zawodna i powoduje szereg skutków ubocznych. Jeśli jest szansa, że to działa, to warto spróbować. Swoją drogą, będziesz potrzebować proszku pamięci. Jeśli chcesz przyrządzić miksturę, masz tu szczyptę. Jeśli będziesz potrzebować więcej, to możesz brać. Jest przeterminowany o 20 lat. A, jeszcze jedno. Jeśli spotkasz tą przemiłą kobietę, która kupiła przepis na emulsję śmierci, przypomnij jej, proszę, że zapomniała wziąć resztę. Dobrze, dziękuję, Klotyldo. Właśnie, tylko jeszcze pamiętam, że miałem wziąć chyba dynię. Miałem wziąć dynię, złotą dynię jedną. Gdy nie mam miejsca. Nie mam miejsca. Dobra, zostawmy te jabłuszka tu. Jabłuszka zostawmy. Nie tylko jabłuszka. Chciałbym jeszcze zostawić miotki. Nie jest potrzebne. Jak mnie chrypa dzisiaj łapie, matko bosko, często hosko. Proszę mi tak nie robić.
Dobra, potrzebujemy jednej dyni. To już mamy. Tu jest mikstura pamięci. Okej. Okay. Czyli możemy tego użyć w sumie. Wykonaj miksturę pamięci. Niestabilna, zawodna, nieznośna. Należy spryskać nią oboje oczu. Plus, plus i orzeszki. Widzę, że w ogóle nie mieliśmy nawet miejsca na ten proszek pamięci. Zaczaruj dynię. Kotyldo, czy mogłabyś zaczarować dynię? A konkretnie, czy możesz zmienić ją w imponujący luksusowy powóz? O mój chłopcze, twoje doświadczenie w sercowych kwestiach jest wzruszające. Posłuchaj rady dojrzałej kobiety. Naprawdę sądzisz, że zrobisz wrażenie na współczesnej młodej kobiecie jakimś powozem? Chwila. Klotyldo, nie chodzi o mnie. Nie próbuję zaimponować żadnej... Drogi chłopcze, współczesne kobiety oczekują czegoś znacznie bardziej wyrafinowanego niż powozy. Żyjemy w okropnych czasach. Za grosz moralnej przyzwoitości. Współczesne kobiety wymagają miłości, troski, utrzymania, wierności. Wyobrażasz to sobie? Tak, to okropne. Upadek cywilizacji, ale mimo wszystko bardzo cię o to proszę. Wystarczy 50 silverów. Oczywiście, trzeba było od tego zacząć. No, masz. Dziękuję. Magiczna dynia. Czyli tak, dla osła mieliśmy mieć, z tego co pamiętam, właśnie tą dynię. To coś jeszcze chyba. A, i wyślij broń. I tak będziemy chyba szli w tą stronę, więc luz. Przejdźmy się do Krezolda, bo ten Krezold już chyba tutaj, w sumie chyba drugi czy trzeci dzień nam to robi. Albo i dalej. Dobra, Krezoldzie. Czy podkowy i rogi są już gotowe? Gotowe. Robota pierwsza klasa jak zawsze. I to wszystko? Tak, pozostałe materiały były na zapas, więc używam ich u ciebie w domu. U siebie w domu chyba. Masz z tym jakiś problem? Nie. Więc zabieraj stąd ten szmelc i zamiataj. Muszę się pilnie zadać trupa. To mi... To mnie coś dziwnego. Późną nocą pszczelarz pokazuje Krezoldowi przy świetle trzymanej przez siebie pochodni zwój z planami pszczelej armaty, czyli granatów i mianowych gogli. Krezold chwilę myśli i kiwa głową. Pszczelarz ściska jego dłoń, a następnie kładzie na ziemię jakiś przedmiot owinięty kosem. Po odejściu pszczelarza Krezold odwija kos i ostrożnie przesuwa dłonią po złoconym kirysie, zmatowiałem od ryzy. Ciekawe. W ogóle wychodek jest. Dobra, chodźmy jeszcze na chwilę do pszczelarza. Kupmy więcej pszczółek, o ile możemy. I jeszcze pójdziemy do astrologa. Pójdziemy sobie jeszcze do astrologa. Widzę, że tego sporo tutaj jest. Stała to długa kolejka. Kupiec, Adam, młynarz, kupiec i jeszcze 5 osób. Wszyscy elegancko ubrani z kwiatami i prezentami. Och, przychodzą uwieść róże. Pojawia się pasterz, rozpycha resztę na boki, bierze róże na ręce, całuje ją w usta i zabiera gdzieś. Ja ta chrypa dzisiaj zabije, naprawdę. A jeszcze mam kilka odcinków do nagrania. No niedobrze. Dalej pójdzie, to będzie lipa. Po co mi to? Po co mi to? I po co mi to? Andluj, bo tylko trzymasz? A kalipa. Dobra, latarnia. Powiedz mu, że panna wdzięczka potrzebuje pomocy. Znalazłem chyba sposób, w jaki mógłbyś zrehabilitować się w oczach swojej córki. Co mogę zrobić? Jestem gotów podjąć wszystkiego, co tylko leży w mojej mocy, a nawet tego, co nie leży. Jest pewien młody mężczyzna. No, w tej chwili to właściwie nie jest mężczyzną. Mówiąc krótko, grozi mu niebezpieczeństwo. Został uwięziony w górskim porcie. Moja córka chce go ocalić. Czemu? No, powiedziała, że go kocha. Jeśli więc pomożemy, pomożesz jej go uwolnić. To byłby dobry pierwszy krok. Ciekawe. Port jest zamknięty i pilnie strzeżony. Byłem tam kiedyś, podczas ekspedycji archeologicznej. I skończyło się to dobrze. Wysadziliśmy przypadkiem północną przełęcz. To nie była nasza wina. Wielki wybuch sprawił, że nasze obliczenia okazały się błędne. Lord Commander zagroził, że mnie zabije. Ledwo uszliśmy z życiem.
ale minęło już wiele lat. Myślę, że moglibyśmy z polecenia Uniwersytetu zorganizować nową ekspedycję. A wtedy byłaby możliwość uwolnienia potajemnie tego młodzieńca. Do tej ekspedycji. Jak ją zorganizujemy? Przecież nawet już tam nie pracujesz. Nie, tam. Jesteśmy członkami wewnętrznego kręgu. Rzeczki kochanków łatwo załagodzić. Muszę tylko pokazać im, że poczyniłem postępy w swoich badaniach, a przyjmą mnie z powrotem. Bo poczyniłeś jakieś postępy? Nie bardzo. Czuję się pusty w środku. A teraz jeszcze nie umiem myśleć o niczym innym poza swoją córką. Musisz mi pomóc. Jesteś mądrym młodzieńcem. Umiesz pisać? Tak. Napisz książkę. Nie powinna być zbyt kiepska i możesz pisać o czym chcesz. Jeśli na okładce będzie moje szacowne imię, powinno wystarczyć. O Jezu. Trzeba napisać książkę, no to nie tu. Nie wiem, czy zdążę. Może być ciężko. Książka, książka, książka. Potrzebujemy rozdział. O Jezu. No nie zrobimy tego, nie ma opcji. Jeszcze nie teraz. Jeszcze niestety nie teraz. Dobra, to kupmy od niego tylko pypki. Kupmy od niego tylko pypki. Potem niby złotą książkę będziemy mogli od niego kupić. No trochę też słabe to jest. Dobra. Dobra, co już mamy zrobione? Co następne jeszcze nam tutaj czeka? Co następne nas tutaj czeka? Nie możemy niestety dalej zrobić. Wiecie, notatki. W teorii dałoby coś radę zrobić, ale tak już dzisiaj raczej nie zdążymy. Raczej na pewno. Raczej na pewno. Zostawmy te opoły, bo one są nam w tej chwili niepotrzebne w żaden sposób. O, to jest jeszcze jedno w sumie. To może naprawdę dałoby radę to zrobić. Biuro. Stopnia alchemiczna. Naprawdę, coś mi siedzi na gardle. Kurde, chyba mam jakieś zapalenie krtani. O, ale lepiej dla was, żeby tak nie było, bo odcinku wtedy nie będzie. Ale byłaby dupa straszna. Kałamasz. Tu jest wszystko git. Czysty papier. No, tylko czysty papier jeszcze jest potrzebny. Czysty papier. Nie ma szans, nie zrobię tego. Nie zrobię tego, szkoda. Co ty mi tu klikasz dziwne rzeczy? Halo. Dobra, mamy to. I notatki, tak? Potrzebujemy jednej złotej notatki. No to byłoby do zrobienia, na luzie. Pyk. A nie, przepraszam. To nie byłoby do zrobienia. Znaczy, nie, no byłoby do zrobienia, kurwa. No to będziemy mieć już następny, w razie czego, no następny... Księżyc. Dobra. Niebieskich pypków przy okazji poleci. Złote rozdziały. W ogóle to opowieści przydałoby się też zacząć robić. Twarda okładka. Już jego nie ma. Fuck. No to nie wiem jak tego zrobić. No ale przynajmniej już na następny raz będziemy mieć jak to zrobić. Chyba. Będzie się trzeba zainteresować szybko. No to w ogóle był trupek chyba, czy nie? Zabrałem go. Okej. Na szczęście zabrałem. Dobra, broń wysłana. Wszystko powysyłane. Zobaczymy jak to się dalej teraz potoczy. Jak to się dalej teraz potoczy? Dobra, tu już mamy to zrobione. Następnie. Oko Wiedźmaka w sumie też mamy. Rozdziały też tutaj są. W sumie jeden rozdział. W ogóle to musimy stąd też pozabierać. I tutaj zostawimy tylko takie właśnie pierdółki, typu jakieś papiery arystokraty, czeki bankowe i dupelki, nie?
I to wystarczy tutaj tak naprawdę. Oko wiedźmaka, szczęki wampira. O, to są rzeczy, które tutaj mogą leżeć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, reszta niech tutaj sobie zostanie. Reszta niech sobie tutaj zostanie. Bo ja tu znów robię pierdolnik. Ja to wiem. Ja to doskonale wiem. Przejdźmy się jeszcze na chwilę do pracowni alchemicznej, bo... Zostawię sobie te grajdoły tutaj. Ale może byśmy coś z okazji przestudiowali. 25. Możemy to przestudiować. No, mamy dużo tego. Mamy tego sporo, więc luz. Jakieś pszczółki, nie pszczółki. Lecimy ze wszystkim. Siekiera też. Dychasz, tyle pracy nad tym będzie? To faktycznie, być może dużo czerwonych pypków poleci. No, stuwa. To pypciów mi poleciało. Co, nie masz miejsca? Halo, co tu się dzieje? Co tu się odwala? Przepraszam bardzo, co tu się odwala? Może bym papier zrobić przy okazji. Dobra, to nie jest ciało, więc spokojnie. To nie jest ciersko. Odbierz list dzień po przybyciu osła. Czyli to na razie nie jest ten dzień. To na razie nie jest ten dzień. To już jest zrobione. Tych papierów będziemy mieć tyle, że o matka. To jest dość dziwne, że nam nie daje to niebieskich pypków, naprawdę. Mega dziwne. No okej. Co do naszych technik właśnie, bo w sumie też jest to ciekawe, co my teraz będziemy w sumie inwestować. W co będziemy inwestować? Może w warsztat alchemii zombie nie byłoby złe. Zróbmy sobie to. Teologii. Świecznik 3. Supermoc wiary byłoby trzeba. Hormony, jakiś kamienny modlitewnik, marmurowe nagrobki, fajne. Generator losowych tekstów. Też możemy było wziąć. Papiernictwo też weźmiemy. Prosta prasa drukarska też weźmiemy i to też weźmiemy. I rozumiem, że pisarstwo mamy już na maksa, tak? Już jest git. Też już mamy git wszystko. No to talent wojskowy, ale to jeszcze... W sumie to nie jest mi potrzebne aż nadto. Stół jubilerski też mi nie jest potrzebny. Wypalanie być może przydałoby się. Oj, przepraszam, nie tu. Finezyjna stolarka. Najlepszy przyjaciel. Masz smykałkę do kamieni szlachetnych. No to tak... 2 na 10 bym powiedział. Może naprawdę tą teologię warto inwestować. Feromony. Projekt latarnia. Krypty. Dobra, marmurowe nagrobki. Niech będzie. Widzę, że wszędzie potrzeba niebieskich pypciów. Dużo niebieskich pypciów. Mega dużo. Dobra. Kontynuujemy dalej. Teraz trzeba będzie jeszcze ruszyć po... Oczywiście po mysze. Przydałaby się nam msza do zrobienia. Okej. Okay. No. I oczywiście lecimy z tym. Ja w ogóle... Zanim ja to zrobię, bo ja jestem pewien, że ja mogę to spartolić. Jestem pewien, że to spartolę. Rozwój teleportacji już nam został, okej. Okay. Oki, oki. I możemy śmiało... klikać. Ja sobie to zrobię myszką. Pyk, raz, dwa, trzy. Patrzcie jak szybko. I zrobione. Badamy dalej.
Komórę co innego? Wszystko mam wybadane? Prawie. Lina konopna już mi została. No tu już dalej nic nie ma. Więc lecimy oczywiście dalej z tym. Będę miał sporo jeszcze tej wiary, więc się nawet tym nie przejmuję. Tylko jest strasznie słaby balans pomiędzy właśnie czerwonymi pypkami i resztą. Tych czerwonych pupków teraz mam od cholery. Zielonych w sumie też. A niebieskich brakuje. Mimo już tak naprawdę mamy endgame w sumie w tej grze. Mamy endgame mimo wszystko. Nadal cierpimy na braki. To po niektórych rzeczy. Młotek. Dawaj młota, bo bez młota to nie robota. Dobra, kolejne pypki. A to tylko trzy. I jeszcze to. No i fajnie, sporo rzeczy sobie porobiliśmy. Trochę opowieści nam powpadało. Trochę nam opowieści powpadało. Jakieś kałmarze i tym podobne, pióra. Możemy pozostawić, bo jest i tak nam to niepotrzebne w żaden sposób. O, i fajnie. Dobra, szybko. Stary cmentarz. Szybciej bym chyba przeraz przez te schody. Handluj. Handluj z tym. Pyknie. Pyknie. I 15. Bierzemy też tu. Dawmy to. Ja na razie tak śmietnik w sumie robię, wiem o tym. Nie wiem, do czego są czerwone świece, chyba do tych lepszych świeczników. Których ja jeszcze osobiście nie posiadam. Ja ich jeszcze osobiście nie posiadam. Plus 6. 6. Dyszka będzie ok. 4. Musimy zdążyć. Czwóreczka, czwóreczka. Czwóreczkę, jesteśmy na 0. 81, pięknie. Lecimy z tym koksem. Plus 3 jeszcze nam teraz wpadło. Czyli 43. No. Luz. Mamy równiutkie 100. Fajno. Da się to jeszcze ulepszyć, jakby nie patrzeć. Da się to jeszcze ulepszyć. Dobra. Te 3 posągi trzeba mu zrobić. Trzeba o tym pamiętać. Świeczki mu zostawiamy. Pochowy barachła też. Dobra, to pozabierajmy, bo to nasze. Pozwolenie na ekshumację to zostawiamy. Tutaj też jest nam niepotrzebne. Okej. Okay. Czyli tak, w większości tu już mamy załatwioną sprawę. Posągi mi potrzebne. A posągi, moi drodzy... No właśnie. Żeby zrobić posągi, potrzebujemy tego chisela złotego. A żeby zrobić złoty chisel... Tak nazywa chisel chyba. Dłuto, to jest chisel. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale kurde, ja mam znów tutaj za dużo rzeczy. Linę możemy zabrać. To zostawić. To zostawić. Ja miałem? A, chisel sprawdzić. Czego się robi chisel? Chisel się robiło chyba tu, prawda? Stalowe dłuto. Tylko no właśnie, nadal... Tutaj to nam nic nie da. O. Ze srebrnego jest 70% szansy, że uda się zrobić złote. I musimy zrobić stalowe. Poczepka.
Pasta polerska. Pasta polerska idzie z piasku i z oleju. Ale oczywiście nie mam miejsca. Czemu ja nie zostawię, kurwa, tego koło cmentarza? Nic sobie, już idź. To zostaw tu, gdzie było. Dobra. To już mamy. W ogóle to piwo przydałoby się też wynieść, kurde. Siadająca czaszka. Dać kasę. I w ogóle nie sprzedaję, naprawdę. Taka jest lipa, że to szok. Przy okazji może dałbyś mi kolejne namiary, gdzie szukać czego, co? Byłbyś tak dobry? A, już dałeś mi. Okej, okay, klamra i fragmenty gliniane. Przepraszam, mea culpa. Dobra, biżuteria i tym podobne, chyba też tutaj mogę to wstawić. Aż tak mi to chyba nie jest potrzebne. I wiecie, jakieś złote przedmioty i tym podobne, to tak jak najbardziej tutaj mogą leżeć. O, ale reszta już nie. Reszta już nie. Właśnie, obóz uchodźców, bo tutaj już pewnie jest na maksa, nie? No właśnie, marnujemy czas. Marnujemy czas. Na siódemkę możemy im zrobić stół kucharski, w końcu potrzebujemy 6 opołów. Zróbmy już to. Obóz uchodźców. Stół kucharski. No akurat jedynka została. No i plus 2 wpadło. Czy w sumie plus 1. To to różnica w sumie. Czy ja mam jak ulepszyć im dziadostwo? To jest dobre pytanie. Bo chcę, żeby oni byli samowystarczalni. Nie wiem, czy tak mogę zrobić. Nie wiem, czy tak mogę zrobić. Chyba tych marchewek jest tu za dużo. Tych marchewek jest tu za dużo. Potrzebujemy nawozu. Nawozów tutaj nie mam, czyli są zapewne wszystkie nawozy na górze, w winnicy. W ogóle widzę, że wszystko zastopowało się. Mamy tutaj dobrze. Tylko ja nie mam miejsca. Ido nie ma miejsca, jak zwykle. Oczywiście wziąłem też torf. Po co? Nie wiem. Nie pytajcie się. Pracownia alchemiczna. Rzeczy typu, po co Shiro brał torf, oczywiście nie wiemy. Shiro jest dziwnym człowiekiem. To można sprzedać w ogóle. To się nie przyda. To się nie przyda. Co ja tu jeszcze mogę wywalić? Bo no, za dużo tych rzeczorów tu jest, kurde. Nie mam gdzie tego upychać. Nie mam gdzie tego upychać. Ten proszek możemy tu zostawić. Tego miejsca w sumie. Grzybory też. Przyda się zostawić. Torf też możemy. Mam tu rzeczy, których jeszcze nie przeanalizowałem? Chyba nie. Na pewno nie. Już chyba mam wszystko przeanalizowane. Czyściusieńko. Czyściusieńko. Dobra. Wyjmij list ze skrzynki akurat. Nie pasieka, kur. No dobra, skoro tu jesteśmy, to zbierzmy to. Muszę zacząć miód sprzedawać powoli. Też go mamy pełno. Ewentualnie może te torciki zaczniemy robić. Wosk pszczeli. Kurde, tego wosku no nie idzie za dużo. Może go więcej ogólnie będzie. Ale niestety. Bierzmy i to. Wosk pszczeli. Tu jeszcze bym tego nie zauważyłem. No i dobra. Kostnica. Zobaczmy, co nam osiołek powiedział. Przekazał.
Zadanie wykonane. Rewolucyjna wiadomość numer 3. Ziemia dla osłów. Fabryki też dla osłów. Po pierwsze, osły przehandlowały wyposażenie bojowe na różowe wstążki wplatane w grzywy. Teraz nie tylko zachowują się jak kretyni, ale również tak wyglądają. Po drugie, gdy powóz zmienił się z powrotem w dynię, królewski weterynarz zgubił but. Pantofel znalazła młoda i majętna wdowa. Dzisiaj wzięli ślub i zamierzają żyć długo i szczęśliwie. Mimo to udało ci się dotrzeć do trzeciego etapu procesu uzyskiwania aprobaty K-popu. Wreszcie jesteśmy gotowi na rewolucję, ale najpierw potrzebujemy białej i czarnej farby. Użyjemy jej, aby zmienić kolory swoich włosów. Wszyscy pomyślą, że jesteśmy zebrami i nikt nie zorientuje się, że ma do czynienia z osłami. Dlatego nasi szczurzy sojusznicy proszą cię o galaretkę niesamowitej siły. Dzięki niej będą duzi i silni i staną się mistrzami sztuk walki i zyskają sympatię żółwi. Chodzi o wojownicze żółwi ninja i ten szczur tam był. No i przede wszystkim potrzebujemy sztandaru. Rewolucja bez sztandaru jest jak grabarz bez brody. Trzymajmy za to ogony. Mam tylko nadzieję, że osioł zostanie w spokoju po swojej rewolucji. Chociaż na pewno nie pogardzę częścią dóbr skradzionych przez rewolucjonistów. Okej. Okay. Biała czarna farba jest do zrobienia. Ośla bandera. To już gorzej. I galaretka niesamowitej siły. Jak ją zrobić, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Dobra. Here we go again. Może czas najwyższy zająć się w końcu naszymi bebzikami, co? On ma tutaj sporo rzeczy. W ogóle ja bym osobiście zrobiłbym drugi stół, wiecie? Chłodzony stół, stek do kostnicy nie. Podwójny stół nie. Stanowisko preparowania 2. 6, 4. 6 desek, 4 tryby. Mamy tryby? Nie mamy trybów. Ale da się je chyba zrobić. Gdzieś tu chyba. 4 tryby. Nawet to się mogę zrobić. Luksus. Zrobię to z tego powodu, że no jakby nie patrzeć. Będziemy mogli sobie wtedy z jednego zombiaka na drugiego przerzucać wszystko, nie? To będzie takie ciekawe w sumie do zrobienia. Na razie to też niech tu leży. I potrzebujemy 6 desek. Długo się to będzie robić? W ogóle wdzięczka jest dzisiaj do ogarnięcia. Tylko my z tą wdzięczką chyba i tak nic nie możemy zrobić. Do czasu aż... nie zrobimy akcji z naszym astrologiem. Wypijmy się chwilę. Teraz może szybciej też się to ogarnie. O Jezu, ale mam 48 minut odcinka, moi drodzy. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jedzeniu filmu. Gram do was się, no my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.